Witam serdecznie, Tomasz Szymański z Atenion. Znajdujemy się w naszej stacji doświadczalno-hodowlanej w Spytkówkach w okolicach Kościanu. Jest 5 kwietnia. Jak Państwo doskonale wiedzą, powoli nam się pogoda robi coraz cieplejsza i mamy do czynienia z takim problemem na naszych polach jęczmienia, że on po prostu robi się żółty. Jest kilka powodów, dlaczego może tak być. Jednym może być brak pożywienia, może też być nadmierny rozrost biomasy na jesień, ale jednym też z powodu może być to, że jęczmień został zaatakowany przez choroby wirusowe. I tutaj możemy mieć do czynienia zarówno z chorobami wirusowymi, które powodują mszyce, jak żółta korałowatość jęczmienia, lub wirusy odglebowe, których niestety ciężko się pozbyć, a związane one są z zawężonym płodozmianem i jeśli mieliśmy jęczmień na naszym polu, mogą one występować nawet do 10-12 lat. Mamy tutaj rozwiązanie dla tego typu wirusów, a jednym z takich rozwiązań jest nasza odmiana SU Midnight. SU Midnight posiada odporność na oba wirusy żółtej mozaiki jęczmienia, jak i na wirusa tego odglebowego łagodnej mozaiki jęczmienia. Jako ciekawostkę Państwu powiem, że u naszych zachodnich sąsiadów jęczmienie, odmiany jęczmienia ozimego, które nie posiadają tej odporności, w ogóle nie są dopuszczone na rynek do sprzedaży. Co jeszcze wyróżnia SU Midnight? Przede wszystkim bardzo wysoka zimotrwałość odmiany, ponadprzeciętny plon oraz bardzo duży MTZ. Jeśli weźmiemy pod uwagę te dodatkowe odporności na wirusy i dużą odporność na wyleganie, to dzięki wyborze tej odmiany mamy po prostu bezpieczeństwo plonu na naszych polach. Ja ze swojej strony dziękuję. Do widzenia.